gdzie minęło kilka miesięcy i Josie Luwangi boksuje wprawdzie w Niemczech, ale nie z Darkiem Michalczewskim i nie w wadze półciężkiej, a w junior ciężkiej. No właśnie z tym panem, Juanem Carlosem Gomezem, urodzonym w gorącej Hawanie, 29 walk, 29 zwycięstw, 24 KO. No jest to niewątpliwie. Ani jednej porażki, tutaj trzeba zauważyć, że ani jednej porażki, ani jednego remisu, same zwycięskie walki i to 24 przez nokaut. No. Niewątpliwy król nokautu, bokser walczący szalenie widowiskowo, za to jest kochany, ściąga do hal komplety publiczności. Mówiliśmy o tym, że rozstał się z trenerem Fritzem. Teraz porównanie obydwu zawodników. Widzimy Sullivangi starszy, Carlos Gomez wyższy. Zasięg ramion także po stronie Gomeza, waga o 900 gram cięższy, Juan Carlos Gomez. A jeśli mówiliśmy o arbitrze Larrym O'Connellu, to dodajmy jeszcze, że prowadził również walkę bardzo słynną, pierwszą walkę Lennoxa Lewisa z Evanderem Holyfieldem i wsławił się tym, że wytypował remis, o co wszyscy w Wielkiej Brytanii mieli do niego pretensje i nie tylko w Wielkiej Brytanii. Dyskusja na ten temat była ogólnoświatowa, można powiedzieć, na temat czystości decyzji w boksie, proszę Państwa, ale zajmijmy się już tym, co dzieje się na ringu w Lubec. Proszę Państwa, zaczęli pierwsza runda, Juan Carlos Gomez, zawodnik wyższy, z odwrotnej pozycji, prawa ręka wysunięta do przodu, takie ma na czarnych spodenkach piękne frędzelki żółte. On tutaj się stara narzucić swój styl boksowania. Idzie cały czas za przeciwnikiem, nie pozwala się Sullivangi, żeby się Sullivangi rozbujał, bo wiecie Państwo, to tak to jest w ciężkiej wadze, jak pójdzie zawodnik za ciosem, to może być różnie. Tutaj Juan Carlos Gomez cały czas prowadzi walkę po swojemu. No to jest w jego przypadku najczęściej ustawianie przeciwnika przez jedną rundę, czasem dwie, po to, żeby później jednym ciosem rozstrzygnąć sprawę. Ja bym jednak nie lekceważył przeciwnika jego, Joe Sullivangi. Ogląda w tym samym czasie, komentuje tą walkę dla niemieckiej stacji premierę Dariusz Michalczewski i pewnie z przyjemnością patrzy na swojego niedoszłego rywala. Z kim miałby do czynienia? Tak, tutaj nikt tutaj nie lekceważy przeciwnika Gomeza, bo tak jak już tutaj mówiłem na początku, że jest to ciężka waga, tutaj jeden cios może rozstrzygnąć o całym przebiegu walki, może się ta walka zakończyć tak jak w jedną, jak i w drugą stronę. Sullivangi, przeciwnik Gomeza, też nie jest ułamkiem i też bardzo dużo walk w swojej karierze wygrał przez nokaut, także też pewnie ma czym uderzyć. A nigdy nie przegrał przez nokaut Sullivangi, jedną porażkę poniósł na punkty z Crawfordem Ashley. Bardzo dobrym pięściarzem zresztą. Walka była o tytuł mistrza Europy w wadze półciężkiej. Została rozegrana dwa lata temu, no niespełna dwa lata, półtora roku temu. Ale tu Juan Carlos Gomez boksuje swoje, zadaje ciosy, więcej tych ciosów zadaje celnych niż Sullivangi. Obaj bokserzy mieli dość krótkie kariery amatorskie. Juan Carlos Gomez był mistrzem świata juniorów. W roku 1990 w Limie wywalczył ten tytuł. Natomiast w roku 1994 pojechał z ekipą kubańską na turniej do Halle. To jest taki Puchar Hejmi, Semipokal Halle, tradycyjny, słynny turniej. Pewnie Grzegorz tam startował. Tak, startował na tym turnieju. Tyle, że Grzegorz wracał z Halle, a Juan Carlos Gomez nie wrócił na Kubę, został w Niemczech wówczas. No ale mówiliśmy o tym, że zrobił rzeczy bardzo dobrze. No ja jakbym został wtedy, to by mnie szybko przywieźli. Natomiast Josie Luwangi też jako amator nic wielkiego nie wygrał. Ostatni jego szykiem Chrisem Johnsonem przez RSC w trzecim starciu i już po roku, bo na początku 1990 WBA w junior ciężkiej w Paryżu, ale z Virgilem Hillem. Druga runda. I tak cała tutaj padły cztery nazwiska, wszystkie łączą się w jakiś sposób z Darkiem Michalczewskim, bo Josie Luwangi miał z Darkiem walczyć w grudniu, nie walczył. Juan Carlos Gomez poniekąd jest kolegą Darka, wspólnie sparowali, przecież razem trenowali.
Fabrizio, o którym wspomniałeś, miał propozycję od Michalczewskiego z tego czasu, aby z nim walczył. Ciotco nie chciał. I wreszcie Virgil Hill, jak wiadomo, z Michalczewskim walczył, przegrał i wówczas Darek przeżył najwspanialszy moment swojej kariery, mając 3 tytuły mistrzowskie. Ale wróćmy do ringu. Nie dzieje się tu nic wielkiego. Nadal Juan Carlos Gomez prowadzi swoją grę tym prawym prostym, namierza przeciwnika, usypia go, jakby czaruje. Jestem przekonany, że lada moment wystrzeli jakimś potężnym lewym sierpem. Ale zaczął już zadawać więcej ciosów Gomez. Widać, że już, że już rozeznał się w możliwościach Kulibangi. No, widać, że zawodnik francuski czuje respekt przed Juanem Carlosem Gomezem. No to nie jest jego waga. Musimy o tym pamiętać. On bardzo przygotowywał się do tego pojedynku. Był on dla niego bardzo ważny. No ale trzeba mierzyć siłę zamiaru. To no tak, ja też, tylko że nie można powiedzieć, że jego waga, skoro boksuje. No, to już boksuje, jest to jego boksuje. Waga. To już jest, to już jego, jest jego waga. No. Natomiast oczywiście to jest pierwsza jego walka w nowej kategorii i choćby z tego względu ten pojedynek jest trudny dla urodzonego w Kinshasie Francuza. No, Juan Carlos Gomez przy nim to właśnie rutyniarz, w każdym razie po raz kolejny broni swojego tytułu, bodajże po raz siódmy. Proszę Państwa, piękny lewy prosty na szczękę Sullivangi, także no nie zdążyliśmy powiedzieć, tutaj dokończyć, że może tutaj być coś tragicznego i zadał właśnie Juan Carlos Gomez piękny, piekielny cios i jest to koniec walki. O czym mówiliśmy, właśnie usypianie Francuza. Widzimy w zwolnionym tempie prawą ręką tutaj rozbroił obronę Sullivangi. Piękny lewy Sullivangi poszedł lewym prostym, którego